Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej wojewody podkarpackiego pani Ewy Leniart. Witam także doktora Stanisława Mazura, prezesa Centrum Medycznego Medyk oraz pana doktora Mariusza Małeckiego, prezesa Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Bardzo proszę pani wojewodo o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dzisiaj zaprosiłam na spotkanie z Państwem dwóch wyjątkowych ludzi, ale reprezentantów także wyjątkowego środowiska, środowiska lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ-u, czyli tak naprawdę lekarzy pierwszego kontaktu. Powodem naszego spotkania z Państwem jest to, iż znajdujemy się w środku epidemii. Wiemy o tym, że system opieki zdrowotnej musi dostosować się do tego wyzwania, jakim jest zwiększona ilość zachorowań na COVID-19, także w naszym regionie. Ogromną rolę w procesie diagnostyki oraz leczenia COVID-a odgrywają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze, którzy na co dzień najbliżej, najszybciej reagują i niosą pomoc tym, którzy znaleźli się w sytuacjach związanych z zachorowaniem. Nie tylko przecież na COVID, ale cały szereg innych schorzeń, które w związku z epidemią przecież nie przestały doskwierać naszym obywatelom. System opieki zdrowotnej, który został w trakcie działań epidemicznych mocno nadwyrężony, jest przygotowany do tego, aby udzielić pomocy wszystkim potrzebującym. Pewne zmiany musiały się dokonać. Zintensyfikowano działania w kierunku dostępności do lekarza poprzez system teleporad. Czasem zastanawiamy się, czy dobrze, czy źle, ale pamiętajmy, że lekarz umie doradzić w sytuacji, w której opiszemy nasze objawy. A pierwsza rzecz, która jest dla nas najważniejsza, to to, że fachowa pomoc następuje w czasie odpowiednim. Lekarz POZ-u taką pomoc Państwu będzie mógł świadczyć, a co więcej świadczy. Także na Podkarpaciu wielu lekarzy rodzinnych służy codziennie pomocą wszystkim, którzy w pierwszym kontakcie kierują swoje kroki wobec stanu dotknięcia zagrożeniem zainfekowania COVID-em właśnie do lekarzy POZ-u. Chcemy, żeby Państwo byli spokojni. Pomoc do wszystkich dotrze i będzie to pomoc na czas. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że przedstawiciele środowiska lekarzy rodzinnych są dzisiaj ze mną obecni. Chciałabym też wyrazić wielkie uznanie dla ich codziennej pracy i tego zmagania, które podejmują. Musimy się przyzwyczaić do tego, że stan epidemii wymusza pewne działania, które dotychczas nie były potrzebne. Z uwagi na ryzyko zainfekowania osób oczekujących w poczekalni należało wprowadzić inny model rejestracji i za udzielania porad. Nie można gromadzić osób wielu w jednym miejscu, tych, którzy są zainfekowani i tych, którzy zainfekowani nie są. A więc lekarze POZ-u musieli wykonać ogromną logistyczną pracę, aby przygotować swoje gabinety do przyjmowania pacjentów. Jeśli nas niepokoi to, że pierwszy kontakt z lekarzem POZ-u ma formę teleporady, to musimy też zrozumieć, że jest to kontakt, który może być wykonany szybko, jest formą zabezpieczenia zdrowotnego dla lekarza, ale także wiąże się z ograniczeniem emisji poziomej, czyli zainfekowaniem innych osób, właśnie nawet tych, których musielibyśmy spotkać w poczekalni w oczekiwaniu na swoją wizytę. Jednocześnie lekarz zdecyduje, czy stan zdrowia pacjenta uzasadnia potrzebę badania fizykalnego. I na pewno, jeśli będą ku temu wskazania, żaden z lekarzy rodziny takiej pomocy, takiego badania potrzebującym nie odmówi. A zatem, drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękując za pracę, która już została wykonana przez lekarzy rodzinnych, jednocześnie bardzo proszę o to, by z dużym zrozumieniem podchodzić do tego obowiązku, który wiąże się z potrzebą zachowania pewnej hierarchii kontaktu z lekarzami.
pierwszej kolejności korzystamy z teleporady po to, ażeby zdiagnozować u siebie schorzenie, aby być pewnym, że nie jesteśmy nosicielami choroby zakaźnej. A w dalszej kolejności, jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał, także i inne formy z tradycyjnymi formami badania przez lekarza mają miejsce. Panowie na pewno opowiedzą o dobrych praktykach, które są realizowane w ich gabinetach, zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego podmiotu. Zakres działań i doświadczenie jest już ogromny. Mniej więcej na zeszły tydzień na ponad 1040 badań jednego dnia zleconych przez lekarzy POZ-u ponad 200 było badaniami testowymi potwierdzającymi zainfekowanie koronawirusem. Więc system, który został stworzony, naprawdę służy do tego, żeby sprawnie diagnozować osoby pod kątem występowania choroby COVID-19 i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana doktora Stanisława Mazura. Dzień dobry państwu. Ja chciałem podziękować państwu mediom, że państwo jesteście, że pracujecie, radiu, telewizji, prasie. Bo w waszych rękach tutaj bardzo dużo, dlatego że no na co dzień mam do czynienia na przykład z pracownikami telewizji, którzy naprawdę narażenie mają ogromne. Nie wyobrażacie sobie, jak duże po całym kraju jeżdżą, reportaże uczą, edukują, przekazują. No i to jest taka jednostka specjalna. Czas jest trudny nie tylko dla medyków. Natomiast mediom bardzo dziękujemy za to, że państwo taką rolę pełnicie edukacyjną. I ta edukacja na pewno jest bardzo ważną, jest w całym postępowaniu znamienna i zawsze jest czas na tą edukację. Oczywiście można było dużo rzeczy zrobić wcześniej, niemniej jednak to jest bardzo ważne. Ja chciałem również bardzo podziękować panu doktorowi Małeckiemu, który znamy się 30 lat. Z jednej strony świetny lekarz, internista i jednocześnie konkurujemy. Proszę zobaczyć. Mamy przychodnię na Siemiradzkiego w Rzeszowie. Ja na piętrze, on na parterze. I za 21 lat nie mieliśmy jeszcze ani jednego epizodu jakiś negatywnego. Pan doktor i jego firma Sokrates jest takim przykładem dobrych zachowań lekarskich, zarówno w Rzeszowie, jak i w placówkach, również jego pielęgniarek. I tutaj taka troszkę, no ponieważ pan doktor jest szefem jednocześnie tutaj Stowarzyszenia Lekarzy Podkarpackich Rodzinnych, więc też taki apel, że korzystajmy z dobrych wzorców, bo naprawdę jest dużo do zrobienia i dużo mogą zrobić tutaj zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, żeby było lepiej. Nie da się wszystkiego na zasadzie teleporady, bo jest to, no, chodzi o to, żeby to nie było takie tele nic. To musi być naprawdę porada konkretna. Nie mamy jeszcze w tym wprawy w Polsce. Na zachodzie to funkcjonowało, teraz jest sytuacja szczególna. I te porady są czasami takie przedłużające się, mało merytoryczne ze strony pacjenta czy rodziny. Organizacyjnie słabo spięte. I cały czas zajęte są telefony do lekarzy rodzinnych. Inni chcą się dodzwonić. To jest trudne, więc na pewno przyszłość w najbliższych dniach, tygodniach to są inne formy komunikacji, szersze. I to ta sytuacja powoduje, że telemedycyna, wideomedycyna, teleporady, takie naprawdę prawdziwe, muszą być stosowane, szczególnie dla pacjentów zakażonych, żeby ich było widać, słychać, żeby mogli się komunikować z otoczeniem, bo na pewno miejsc w szpitalach nie wystarczy. I w związku z tym no musimy tutaj nastawić się sprawniej. Ja do tego dzisiejszego spotkania porozmawiałem w sumie z 35 lekarzami w medyku i 15 rezydentami. Zebrałem ich takie uwagi i między innymi no są takie rzeczy, które chcielibyśmy panie wojewodzie przekazać, które są do usprawnienia od zaraz. Niektóre są wręcz oczywiste. Na przykład, że jest bardzo duży w tej chwili moda na badania genetyczne, tak zwane molekularne PCR, rekomendowane przez WHO i refundowane przez NFZ.
Natomiast są to badania pracochłonne, długotrwałe. Skutek taki, że na przykład w poprzednim tygodniu w województwie lubelskim czekało się 8-9 dni na wynik. U nas jest na szczęście lepiej, będzie jeszcze lepiej, ponieważ powstają nowe placówki i mamy w tej chwili już roboty, które robią te badania. Ale nie jest to badanie, które byłoby tanim ani prostym. Jest wiarygodnym. Co z tego, jak ono czasami dochodzi po zgonie? Więc są badania tańsze, szybsze, antygenowe, czyli badanie białka, a nie samego kwasu RNA. I te badania jeszcze nie są rekomendowane przez ministerstwo czy przez Światową Organizację Zdrowia, ale w nich jest przyszłość. I one są już dostępne. I na dzień dzisiejszy, 27 października, należy pacjentom zalecać, żeby takich badań stosowano więcej. Dlatego, że wynik jest w 10 minut. Wynik, który ma swoistość specyficzną rzędu 93-99%. Niedługo będą rekomendowane, ale szkoda w międzyczasie tracić czasu, żeby szpitale nie pracowały, żeby oddziały były zajęte, SOR-y i tak dalej. Więc to jest na pewno coś, co musimy na to zwrócić uwagę. Druga sprawa organizacyjna, że badania są zrobione, ale system wpisywania tych w tak zwane EWP jest paradoksalny. Niemcy na to mówią polnische Wirtschaft. Proszę Państwa, musimy to zmienić, dlatego że co z tego, że robot zrobi badanie, jak trzeba ręcznie wpisać to w tak zwane EWP. I to mogą zrobić tylko diagności. Diagnostów jest mało, tak samo jak i lekarzy. Jest tutaj uwarunkowanie, że tylko diagnosta może, tylko ze swoim podpisem elektronicznym i to powinno ministerstwo natychmiast zmienić, bo to powoduje w całej Polsce opóźnienie 2-3-dniowe. Giną ludzie, umierają. Będę starał się również panią wojewodzinę poprosić, żebyśmy wystąpili w tym do ministra zdrowia, do NFZ-u, bo to jest ewidentne utrudnienie. To trzeba poprawić. Ja chciałem bardzo podziękować naszej pani wojewodzinie, bo mamy bardzo dużo kontaktów, bardzo często do niej dzwonimy po poradę, po pomoc. Bardzo wielki ukłon, szacunek, naprawdę. Generał, miły, sympatyczny, kulturalny, z klasą, a jednocześnie w tej sytuacji pani wojewodzina naprawdę zachowuje się rewelacyjnie. Jest opanowana, jest spokojna, zarządza kryzysem. Również chciałem pochwalić, proszę Państwa, sanepid. Bo wszyscy tylko na sanepid i to się stało takie w tej chwili dziecko do bicia. Proszę Państwa, ci ludzie są przemęczeni, wypaleni, cały czas wszyscy do nich z pretensjami. Proszę zrozumieć, oni już kilka miesięcy są po prostu cały czas w stresie. Jest ludzka wytrzymałość, ilość, tak więc bardzo prosimy Państwa, pacjentów, również medyków, żebyście zrozumieli sanepid. Szczególnie mamy do czynienia tutaj z sanepidem wojewódzkim, rzeszowskim, no po prostu wspaniali ludzie, którzy w tym okresie kryzysu naprawdę dają z siebie wszystko. Więc szanujmy ich i zrozumcie, że jak nie można się dodzwonić czy coś, to nie jest ich zła wola, tylko oni na rzęsach chodzą. Są tacy pracownicy sanepidu czy służby zdrowia, którzy mało śpią. Więc na pewno duża rola lekarzy, ale też pacjentów. Pacjenci też muszą nie tylko co Ameryka może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla Ameryki. I na pewno pacjenci powinni bardziej o siebie dbać. Musi być większa dyscyplina, nie wychodzi, jeśli nie potrzeba, zachowywać dystans, nie gromadzić się, nie zapominać się o tym, nie dotykać czegoś niepotrzebnego. Lewa ręka prywatna, prawa publiczna, lewa czysta, prawa jest do dotykania rzeczy, maseczka porządnie, nie gromadzić się, nie pochody, nie manifestacje, naprawdę nie ten czas w tej chwili na to. Naprawdę nie ten czas, bo dochodzi do ogromnej ilości zakażeń poprzez dzieci, poprzez młodzież, którzy to przeżyją. Gorzej jest ze starszymi ludźmi, proszę Państwa. Więc wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo jest w rękach samych pacjentów, żeby mieć tutaj większą odpowiedzialność. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że takim klasykiem jest kaszel, duszność i gorączka, ale w tej chwili coraz częściej pacjenci mają dolegliwości wcale nie sugerujące tych. Stany podgorączkowe, biegunka, jakieś bóle mięśni, bóle głowy i to też są infekcje. W ten czas nie można, mając coś takiego, siedzieć w domu z innymi,
tylko trzeba działać, odizolować się na wszelki wypadek, bo to jest grzech powszedni, że po prostu ludzie ewidentnie zainfekowani zakażają całą rodzinę i tak dalej. Jak mamy tylko możliwość w takiej sytuacji podejrzenia infekcji, to w obecnym roku pamiętajmy, że najprawdopodobniej jest to infekcja COVID. I czasami bywa tak, że pacjent już nie ma gorączki, nie ma kaszlu, zaczyna się duszność. Więc to już jest następstwo, to jest efekt. Wydaje mi się, że warto spopularyzować również może wypożyczanie urządzeń do badania zawartości tlenu we krwi. To są urządzenia takie jak pudełko zapałek, które bada saturację, czyli jaka zawartość tlenu we krwi. Proste urządzenia powinni mieć wszyscy lekarze rodzinni, wszyscy ratownicy i również pacjenci. Póki są, ściągnijmy, żeby pacjentów zagrożonych z dusznością w takie coś wyposażyć. Jeśli ta saturacja będzie spadać, powiedzmy poniżej 80, to już jest zagrożenie ewidentne. Nie trzeba po to wzywać karetki. Więc taki system może stworzyć trzeba wojewódzki wypożyczania tego typu urządzeń. Dalej, urządzenia do tlenu, do wytwarzania tlenu również. Do tej pory są wypożyczane na przykład w szpitalu płucnym dla pacjentów z POHP, z sercem płucnym, z rozedmą. Natomiast są w tej chwili do kupienia również, czy można zrobić wypożyczalnie na 2 tygodnie pacjentom chorym z dusznością tlen w domu. Pacjent ten czas nie zapomina się, nie gubi w swoim środowisku i można przetrwać, mam tutaj dobre doświadczenia z tym, można przetrwać. Dalej, wypożyczalnie lamp UV, czy też ozonatorów, po to, żeby osoba zakażona, będąca w domu, gdzie nie może się w pełni odizolować od innych, typu inne piętro czy inne wejście, żeby mogła mieć lampę UV, którą też można kupić, można wypożyczyć i to dezynfekuje powietrze. Można to włączyć na noc, można również ozonem, tylko pomieszczenie zamknąć, wybija w ten czas wszystkie zarazki, po to, żeby dzieci, żeby reszta rodziny się nie zakażała. To są rzeczy, które możemy w tej chwili wprowadzić, ewidentnie. Wydaje mi się, w ten czas będzie lepiej. I tutaj apel jest do społeczeństwa, żebyśmy naprawdę wzięli się w garść, żebyśmy tutaj pamiętali, że jak będziemy razem, to jest ważne. Proszę Państwa, wydaje mi się, że warto również stworzyć taką porady, przynajmniej na poziomie gminy czy powiatu, porady albo jak przy poszczególnych POZ-ach, żeby pielęgniarki przyjęły troszkę rolę epidemiologiczną, edukacyjną, bo mnóstwo pacjentów ma mnóstwo pytań i to jest niemożliwe, żeby lekarz potrafił odpowiedzieć. Duża rola pielęgniarki. Teraz jest czas na pielęgniarki, bo to są kobiety, głównie kobiety, które ciężko pracują, zakażają się, narażają i przez wiele lat były niedoceniane. W tej chwili widać, jak jest ich mało, jak są cenne, jak są ważne. Ratownicy, pogotowie rzeszowskie, proszę Państwa, po prostu fenomenalni ludzie. Duży ukłon dla tych ludzi, którzy, po prostu jestem, proszę Państwa, jestem dumny w tej chwili z tej części medyków. Państwo widzicie tylko ze skandali służby zdrowia. Natomiast nie wiecie, jak ciężko służba zdrowia w tej chwili pracuje. Ile jest oddanych lekarzy, pielęgniarek, ratowników, którzy jeżdżą, narażając się życie i zakażają się, niestety. Wydaje mi się, że bardzo ważna jest edukacja i wydaje mi się, że edukacja również przez telewizję, przez radio. Nawet można by takie spoty nakręcić, jak pacjent się zakaża i jak ten początek choroby, czego unikać, bo tego jest dużo do tej pory było. Natomiast jak chorować, to jest ważne, żebyście Państwo jako media to pisali, jak sobie radzić w chorobie. Ogólne rzeczy, które są dostępne, wiedza dostępna. Dalej jak, kiedy jest zagrożenie, kiedy wzywać karetkę, kiedy do szpitala, kiedy na OIOM, bo musimy się spodziewać, że będzie gorzej, ale jak będziemy jako Polacy mądrzy, tak jak byliśmy wiosną, to przetrwamy. Wydaje mi się, że ta edukacja jest bardzo ważna. Tyle mi koledzy podpowiedzieli i sam też tyle wymyślam. Bardzo dziękuję. Poproszę pana doktora Mariusza Małeckiego. Panie
wojewodo. Szanowni Państwo, a przede wszystkim bardzo dziękuję Pani Wojewodzie, że umożliwiła dzisiejsze spotkanie z Państwem. Dziękuję również za te profesjonalne, obiektywne, ciepłe słowa o POZ-cie. Ja reprezentuję Porozumienie Podkarpackie. My jesteśmy organizacją pracodawców, częścią Porozumienia Zielonogórskiego. W skład naszej organizacji wchodzą małe, niepubliczne, w większości niepubliczne podmioty, które działają w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie województwa podkarpackiego. Mamy 210 podmiotów zrzeszonych w porozumieniu, a opieką obejmujemy ponad 1 000 000 mieszkańców naszego województwa. Proszę Państwa, czas epidemii to jest szczególne wyzwanie dla nas wszystkich. I to już zostało powiedziane, przede wszystkim w opiece zdrowotnej. Takim słowem, które weszło na stałe do słownika, do naszego codziennego słownika, jest teleporada. Pani wojewoda powiedziała już tutaj sporo na temat teleporady. Ja chciałbym uzupełnić, że teleporada to nie jest kwestia związana z epidemią koronawirusa. Teleporada pojawiła się parę miesięcy wcześniej, niż słyszeliśmy o pierwszych przypadkach tej nowej choroby w Wuhan. To głównie zasługa pana wiceministra Janusza Cieszyńskiego, który wykazał się bardzo, bardzo dużą dozą przewidywania przyszłości i w porozumieniu z naszymi ekspertami wprowadził pojęcie teleporady. Również pewne akty prawne pojawiły się w 2019 roku, które teleporadę sprowadziły do równoprawnej porady w sensie prawnym. By to stało się możliwe, było konieczne wdrożenie pewnych rozwiązań z kręgu e-medycyny. I tutaj bardzo, bardzo ważne to jest wprowadzenie EZLA, czyli elektronicznego zwolnienia lekarskiego, e-recepty, e-zlecenia. W tej chwili można wystawiać e-zlecenia na wyroby medyczne i środki pomocnicze. No i w tej chwili, proszę Państwa, w trakcie wdrażania jest projekt e-skierowania. Od stycznia przyszłego roku e-skierowanie będzie obligatoryjne dla wszystkich uczestników systemu. Ale proszę Państwa, teleporada to nie jest jedyna forma udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Teleporada jest pierwszym krokiem i takie są zalecenia, to nie jest wymysł lekarzy rodzinnych, to nie jest wymysł zarządzających placówkami. Tylko w dniu 8 marca, czyli kilka dni po zwiedzeniu pierwszego pacjenta, tak zwanego pacjenta zero w województwie lubuskim, pokazały się wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, które w sposób jednoznaczny nakazały podmiotom, że pierwszym punktem styku pacjenta z placówkami POZ, czy ogólnie opieki ambulatoryjnej, bo dotyczy to również AOS-u, powinien być telefon i teleporada. Jeżeli w trakcie teleporady lekarz bądź inny profesjonalista medyczny, bo do teleporad upoważnione są również panie pielęgniarki i panie położne POZ, stwierdzi, że konieczna jest wizyta osobista, to takie wizyty osobiste są realizowane. Z tym, że pacjenci są zapraszani na określoną godzinę bez konieczności oczekiwania w tłumie innych pacjentów. To jest rzecz niezwykle ważna, ograniczenie możliwości transmisji wirusa właśnie w większych skupiskach ludzkich, a przypominamy sobie sytuację sprzed rejestracji czy z korytarzy przychodni, gdzie w okresie infekcyjnym siedziały tłumy pacjentów. To jest doskonała pożywka do rozprzestrzeniania się wirusa. Oczywiście również w sytuacjach tego wymagających realizowane są wizyty domowe. I to wszystko, proszę Państwa, lekarze rodzinni realizują. Realizują nieprzerwanie od pierwszego dnia epidemii w naszym kraju. To, że POZ pracuje normalnie, o tym mówią statystyki, które pozyskaliśmy z podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Ilość porad w miesiącach marzec-wrzesień 2020, porad udzielanych w województwie podkarpackim w POZ-cie waha się od 500 000 do 750 tysięcy miesięcznie. Tylu porad udzielają lekarze POZ, lekarze rodzinni w województwie podkarpackim i to są wartości zbliżone do analogicznych wartości w roku ubiegłym, czyli w roku 2019.
Co więcej, po pewnym okresie zamrożenia działań, nazwijmy to profilaktycznych, już w maju doszło do kolejnych wytycznych konsultanta krajowego do spraw medycyny rodzinnej, gdzie zalecono ponowną realizację szczepień ochronnych na poziomie POZ-u. I ilość, i to cieszy, proszę Państwa, dlatego że jak gdyby coraz mniej obserwujemy zjawisk niechęci do szczepień ochronnych. Bo właśnie ta sytuacja z koronawirusem, z epidemią koronawirusem pokazuje, jak wygląda świat bez szczepień. Wydaje się, że ta kwestia szczepionki na koronawirusa to jest jeszcze kwestia pewnej przyszłości, natomiast mamy inne choroby, którym bardzo skutecznie da się zapobiegać dzięki szczepionkom. I widzimy bardzo duże zainteresowanie rodziców, jak chodzi o szczepienia dzieci. I to się odbywa, tych szczepień mamy relatywnie więcej niż w latach ubiegłych. Zmniejszył się odsetek dzieci niewyszczepionych. Akuratnie ta sytuacja jest bardzo, no myślę, że ona napawa optymizmem, że jest zrozumienie właśnie dla takiej formy profilaktyki. Jeżeli chodzi o teleporady, to zgodnie z wytycznymi teleporady nie powinny być udzielane najmniejszym dzieciom, niemowlętom i generalnie dzieciom do 2 roku życia. Więc ci najmłodsi nasi pacjenci obligatoryjnie są zapraszani do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Generalnie funkcjonuje zasada pustej lub prawie pustej poczekalni. Temu mają służyć właśnie teleporady i konkretne umówienie pacjenta na konkretną godzinę, tak żeby no, zminimalizować kontakt z innymi osobami przebywającymi w tym czasie w przychodni. Czy, proszę Państwa, wszystko działa ok i czy możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość? Ta przyszłość jest bardzo trudna i rysuje się bardzo trudna. Wszyscy mamy świadomość właśnie tych ograniczeń, trudności. Takim dużym ograniczeniem jest dostępność personelu medycznego. W podstawowej opiece zdrowotnej, również w województwie podkarpackim, średnia wieku lekarzy rodzinnych jest około 54 lat. Bardzo wielu lekarzy emerytów wspomaga system POZ-u. Teraz, kiedy no, jest epidemia COVID, te osoby, ci emeryci są w grupach ryzyka. Część z nich ma uzasadnione obawy o swój stan zdrowia. Zdarza się, że zmniejszają wymiar czasu pracy, czy wręcz kończą pracę, bo są na emeryturze już od wielu, wielu dobrych lat. Więc to jest oczywiście bardzo duży problem. Mała dostępność personelu medycznego, również w POZ-cie. W tej chwili jesteśmy bardzo mocno dziesiątkowani przez COVID. Wiele koleżanek, wielu kolegów choruje na COVID, jest w izolacji, personel jest w kwarantannie, zamykają się poszczególne placówki. To rodzi oczywiście problem i takie poczucie, że może ta dostępność się pogarsza w danym momencie. I tu rzeczywiście w sukurs przychodzą te teleporady, bo bardzo wiele koleżanek i kolegów, mimo przebywania na izolacji bądź na kwarantannie, udziela teleporad z miejsca izolacji. To wszystko jest możliwe, można przekierować numery telefonów, te możliwości techniczne są. Także tych wyzwań jest na pewno bardzo dużo. Jeżeli postaramy się wszyscy jako społeczeństwo przestrzegać nakazów tych, które się pojawiają dotyczących naszego zachowania, no to jest szansa, że troszeczkę spłaszczymy przebieg tej epidemii, tak żeby nie doprowadzić do sytuacji, gdzie braknie miejsc w szpitalach. Chciałbym jeszcze, proszę Państwa, zwrócić uwagę na jedną kwestię. I tutaj Porozumienie Zielonogórskie rozpoczęło współpracę z regionalnymi stacjami krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Również my nawiązaliśmy taki kontakt. Mianowicie doskonale znamy swoich pacjentów. Wiemy, którzy pacjenci przebyli COVID. I chcemy tych pacjentów zachęcać do oddawania osocza, tak zwanego osocza ozdrowieńców, bo te przeciwciała przeciwko COVID pozyskane z osocza tych osób to jest często jedyne lekarstwo dla najciężej chorych osób. Kolejna sprawa, proszę Państwa, od początku września lekarze rodzinni są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Dostaliśmy kompetencje zlecania testów,
Te testy zlecamy w sposób racjonalny, trafność tych wyników jest bardzo duża. Nawet statystyki z niektórych podmiotów mówią, że to jest więcej, ponad, przepraszam bardzo, 50% trafności, czy w niektórych podmiotach nawet 80%. Także tutaj jest to temat niezwykle ważny. On nas głównie absorbuje w tej chwili COVID, ale nie można zapominać o innych schorzeniach, którymi też się zajmujemy. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Czy mają państwo pytania? Ja podam mikrofon, możesz był. Okej. O miejscach w szpitalach, jak jest na dzisiaj, czy są jakieś nowe decyzje, jak się ma liczba chorych, czy jest hospitalizowane? Pewnie się, 1106 jest miejsc ogółem, 67 respiratorowych, zajętych na tę chwilę jest 707 i 60 miejsc respiratorowych. Szanowni Państwo, tak jak mówię to już od dłuższego czasu, my analizujemy tą sytuację epidemiczną nieustannie. Cieszymy się bardzo, że już nie pikujemy powyżej 912, których osiągnęliśmy kilka dni temu, ale no też nie wiemy, czy jest to już zapowiedź, powiedzmy, stałej tendencji, czy tylko czasowe obniżenie ilości potwierdzonych przypadków COVID na dobę w naszym regionie. I oczywiście, tak jak to zapowiadałam, na razie następuje systematyczny wzrost ilości łóżek dedykowanych pacjentom COVID. Oczywiście mamy nadzieję, że też te działania, które zostały podjęte przez pana premiera, związane z wprowadzeniem czerwonej strefy w całym kraju, przyniosą konkretne efekty, czyli co najmniej wypłaszczenie poziomu zachorowań także i w naszym regionie. I o dalszych krokach związanych z przygotowaniem do zwiększenia bazy łóżkowej dedykowanej COVID obiecuję, że Państwu niezwłocznie, niedługo, na pewno w tym tygodniu powiemy. Natomiast codziennie ta ilość jest zwiększana tak, aby racjonalizować też nasz potencjał w trosce o pacjentów z COVID-em i też zapewnić dostępność do usług szpitalnych dla pacjentów nie-COVID-owych. Żadnych gwałtownych działań w tym zakresie, jak Państwo wiecie, nie podejmujemy. W tym celu też utrzymujemy stały kontakt z dyrektorami szpitali. Analizujemy sytuację w poszczególnych powiatach. Tam, gdzie ta zachorowalność jest większa, staramy się szybciej zwiększać ilość łóżek. A więc jest to stały proces, który na razie po prostu trwa, ponieważ powiedzieliśmy już dużo i o samej epidemii, i o tym, co się dzieje, i że tak naprawdę zaangażowanych w te procesy leczenia pacjentów z COVID-em jest bardzo wiele osób. Jest to ogromny wysiłek, oczywiście ze strony przede wszystkim służby zdrowia, ze strony lekarzy, pielęgniarek i tych z POZ-u, i tych zatrudnionych w podmiotach szpitalnych. Natomiast chcielibyśmy, aby to przełamanie, to wypłaszczenie nastąpiło i ustabilizowała się w jakimś zakresie sytuacja związana z narastaniem stanu epidemii. Ale oczywiście symulacje są symulacje i matematyczne, są też wskazania wynikające z analizy inspekcji sanitarnej, ale tak naprawdę nikt do końca nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, jak epidemia będzie się rozwijała w kraju i w regionie. Poinformujemy Państwa w tym tygodniu. Jeszcze pan doktor Mazur chciał coś dodać. Ja chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze o jednej formie leczenia, o jednym miejscu leczenia, bo najczęściej pacjent choruje jest w domu, większość choruje z domu. I są tacy, którzy mieszkają, powiedzmy, z rodzinami i tutaj, pani wojewoda, takie coś razem wymyśliliśmy, że stworzyliśmy izolatorium i wydaje mi się, takich izolatoriów trzeba zrobić więcej. To jest miejsce, gdzie izoluje się pacjenta zakażonego od otoczenia, na przykład lekarzy, pielęgniarki. Myśmy to w Rzeszowie Medyku zrobili najpierw dla swojego personelu, dla swoich lekarzy, pielęgniarek, żeby już nie wracali, będąc zakażeni, do rodzin swoich. Mają małe dzieci, bo mają żony.
tylko żeby mieli miejsce, gdzie jest jedzenie za darmo, jest spanie, jest ciepło, dobra atmosfera. A potem to, dziękuję uprzejmości Panie Wojewodzie, również takie miejsca stworzyliśmy. Są to miejsca bezpłatne dla pacjentów, nie tylko dla medyków, tylko również dla pacjentów. I takich miejsc na przykład w miesiące w hotelu Ostoja jest 165. I tam pacjent ma jedzenie za darmo, ma opiekę za darmo, spanie, przy czym ta opieka nie jest na poziomie lekarskim, pielęgniarskim. Pacjent musi być samodzielny, chodzący. A jeśli się pogarsza, mierzymy mu pewne tam saturację, czy doraźnie możemy podać jakiś tlen czy leki, bo są tam też medycy, lekarze na miejscu i pielęgniarki, ratownicy. Więc to jest troszkę taka samopomoc. Pacjenci sobie nawzajem pomagają. Mamy dwóch policjantów, mamy żołnierza, mamy majora lekarza, mamy lekarkę POZ-u i tak dalej. Więc proszę zobaczyć, nawzajem sobie pomagają i to jest forma, wydaje mi się, którą warto promować. To jeszcze nie jest szpital, bo w szpitalu już braknie miejsca, ale ci ludzie nie zakażają domowników, nie zakażają innych współpracowników w szpitalu, czy w POZ-cie, czy na pogotowiu. Wydaje mi się, że w różnych częściach województwa warto coś takiego zrobić. To nie jest jeszcze modne, ale bardzo, bardzo pożyteczne. Pomysł był naprawdę świetny i bardzo chciałem podziękować Panie Wojewodzie. Jeszcze Pani Wojewoda. Szanowni Państwo, to, że spotkaliśmy się w tym gronie z panem doktorem Mariuszem Małeckim, z panem doktorem Stanisławem Mazurem, to nie jest przypadek. Chcieliśmy z jednej strony Państwu pokazać, że ten system opieki zdrowotnej jest rozbudowany. To nie tylko szpitale służą pomocą osobom, które znalazły się w zagrożeniu epidemicznym, ale w pierwszej kolejności lekarze rodzinni, lekarze POZ-u. I wbrew narracji, która też w przestrzeni publicznej się pojawia, nie jest tak, że wszyscy są zamknięci i cierpliwie czekają, a społeczeństwo się wychoruje. Tak naprawdę walka o to, aby pomagać ludziom w stanie zagrożenia ich zdrowia oraz życia trwa i musimy z dużym zrozumieniem do siebie nawzajem podchodzić, docenić to, co udało się zrobić. Pan doktor Małecki wspomniał o różnych rozwiązaniach elektronicznych, które znalazły zastosowanie w służbie zdrowia. Wyobraźmy sobie, że nie mamy tych narzędzi, nie mamy e-zwolnień, nie mamy e-recepty. Co by się działo, jak wyglądałyby kolejki pod zakładami opieki zdrowotnej, gdyby trzeba było za każdym razem po zwolnienie albo po e-receptę pójść, poprosić i odebrać ją w postaci dokumentu. Ile czasu zajęłoby wypełnianie tego dokumentu, a dzisiaj tak naprawdę nawet w systemie SMS-owym możemy otrzymać kod i idziemy realizować receptę. Ale oczywiście to ciągle za mało, prawda? Widzimy, że ta skala zachorowań jest tak duża, że to jest trudne doświadczenie dla obywateli, od których trudno wymagać, by wszyscy dokładnie wiedzieli, czym jest COVID-19, jak się chronić przed zainfekowaniem. Trudne doświadczenie dla służby zdrowia i dla nas wszystkich. Ale jeśli będzie to duże zrozumienie, jeśli będzie też pewne wyczulenie na potrzebę wzajemnej pomocy, bo jedni lepiej sobie radzą w systemie zinformatyzowanym, inni troszeczkę gorzej, jeśli będziemy umieli dostrzec albo czasem skorygować postępowanie innych, którzy może bagatelizują zagrożenie epidemiczne, naprawdę myślę, że jesteśmy w stanie jako społeczeństwo zdać ten trudny egzamin, który jest w trakcie realizacji. Bez pomocy tak dobrych, fachowych osób, jak reprezentanci środowiska lekarzy POZ-u, tutaj dzisiaj obecni, na pewno nie dalibyśmy rady. Także wielkie ukłony, podziękowania za to, co panowie robią, co robią koledzy, lekarze rodzinni. Pan doktor Mazur wspomniał o izolatorium, ale także cały szereg innych bardzo elastycznych działań, które zostały zrealizowane z inicjatywy pana doktora Mazura, też wymaga podkreślenia. To bardzo prężne działanie, które sprawia, że wiele problemów zostaje szybko rozwiązanych, tak naprawdę w momencie ich zdiagnozowania. Zatem, drodzy Państwo, możemy sobie życzyć przede wszystkim zdrowia, tego zrozumienia,
i jak zwykle ogromnej solidarności w pomaganiu sobie w czasach epidemii. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i moim Panom za to, że zechcieli przyjąć zaproszenie i dzisiaj tutaj z nami być. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Jeśli nie ma pytań, bardzo Państwu dziękuję.